Okej, siemanko, z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, zanim przejdziemy do głównego materiału, jakim jest Castaway, chciałbym was poinformować, że wczoraj na drugim kanale, linki macie w opisie i w komentarzu, wrzuciłem film z CS-a, materiał, który trwa 45 minut, z matchmakinga, tak więc jeżeli chcecie, jeżeli lubicie CS-a, jeżeli lubicie mnie oglądać, może cię wbić na kanał, zaplułem wszystko. Możecie wbić na kanał, zobaczyć sobie materiał, jeżeli się spodoba, zostawić łapkę, no i w zasadzie też zasubskrybować go, żeby być na bieżąco. A jeżeli nie lubicie CS-a, lubicie Minecrafta, to możecie zasubskrybować ten kanał. I wiecie co? Nie. Nie musicie klikać dzwoneczka. No okej, siemanko, z tej strony Enzi. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Castaway. No i słuchajcie, dzisiaj planuję wrócić w końcu do domu, bo ile można siedzieć tutaj na tej pustyni, tym bardziej, że ciężko mi się tutaj żyje na pustyni. Tym bardziej, że właśnie idzie noc i wypadałoby pojechać do domu, żeby się przespać. Ale nie tylko po to, słuchajcie, dzisiaj byłem tutaj. Generalnie też czytałem komentarze pod poprzednim odcinkiem. Umiem czytać, tak pochwaliłem się. Słuchajcie, będziemy mogli się stąd w końcu wydostać. Pamiętacie ten pewnie bulbulator, który mieliśmy koło tej drugiej wioski, w której zamieszkałem? To jest nam potrzebne do tego, żeby uaktywnić tamten cały radar. Zresztą dopiero teraz jak pojechałem do tego radaru, to faktycznie znalazłem tabliczkę, gdzie jest napisane, że musimy ten bulbulator tam podłączyć, więc fajnie, więc szybko do tego doszedłem, nie? Okej, dawajcie szybko do wioski. Prześpimy się, żeby mniej tych mobów było, bo na razie to jest po prostu ciężko. Jeszcze bym musiał coś zjeść, więc przy okazji mam nadzieję, że coś tam wyrosło. O ile w ogóle coś zasadzałem. A jeżeli zasadzałem, to nie w tej wiosce, tylko w tej drugiej. No ale żarcie mimo wszystko tak by się przydało. Chyba. Zobaczymy, być może starczy mi na powrót do domu i nie będę musiał po prostu źreć. No i jak widzicie, tutaj mamy ten bulbulator i będziemy musieli go przyczepić do... Znaczy przyczepić, postawić na takim przyczłapniku, nie? Żeby to wszystko działało. Tak to wygląda. O, jak fajnie, miecz w 3D, widzicie? Ale bajer. Dobra, słuchajcie, ważne, że udało się przespać. Co możemy stąd wziąć? Wiem, że możemy odłożyć pełno rzeczy. Znaczy pełno, no na pewno musimy wziąć te najpotrzebniejsze. Do skrzynek sobie podkładam na razie wszystko i zobaczymy, co z tego wszystkiego mi się przyda w najbliższym czasie. Na pewno uzupełnię sobie wodę, bo wody może być za mało. Mam tylko dwie butelki jak na razie. O, dobra, nie trzeba uzupełniać wody ewidentnie na razie. Być może starczy. Zrobimy sobie żarełko przy okazji. Wezmę sobie melony do jedzenia, weźmy sobie pijach. Weźmiemy sobie redstone, węgiel, bo węgiel podobno też tam się przyda. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy żelazo, żeby nie było. Weźmiemy sobie drewno. Gdzie jest radyjko? O, jest radyjko. Dobra, radyjko weźmiemy. Weźmiemy sobie ten diament, bo diament też może się przyda. Rzucimy sobie to tutaj. Tutaj. No i dobra. Wydaje mi się, że chyba będzie wszystko. Jeszcze tylko bym chciał faktycznie rozrosnąć sobie parę rzeczy, więc pojedziemy szybko tam, bo skoro mam tyle kości, to muszę to jakoś fajnie wykorzystać. Okej, okay, jeszcze więcej kości będę miał, na to wychodzi. Ty też będą kości? Nie, pożydził, zostawił, nie zostawił kości, tylko sobie szczoły. Okej, okay. Do tej wioski tam daleko chyba nie było. Boże, ale mi na gardło coś siada. Mam nadzieję, że chory znowu nie będę. Okej, okay. W ogóle umiecie jeździć na ośle na jednym kole? Patrzcie, ja umiem. Widzicie? Ja, prawie jak w GTA, na no to nie jest takie proste jednak, nie? Ale jak widzicie, udaje się na jednym kole jechać na koniu. W zasadzie na dwóch kopytkach. Fajnie, tak wam powiem. Takie fajne triki, które trzeba umieć przy jeździe na ośle. To jest naprawdę przydatne. Okej, okay, napijmy się wody, bo wchodzi mi pochyła powoli jakiś efekt. Mam nadzieję, że nie. Coś tutaj zostawiłem ciekawego? Nie. Oczywiście, że nie. Taki cebulak by nie zostawił przecież niczego ciekawego tutaj. Okej, okay. Jak widać, to nie rośnie. A czemu nie rośnie, Ezzy? Bo nie ma wody. Więc dupa, trzeba będzie to sobie normalnie rozrosnąć. Czy ja mam... No nie wziąłem ze sobą. Logiczne, to fajnie, Ezzy. Fajnie, że wybrałeś się na wyprawę i nie wziąłeś ze sobą motyki, idąc po żarcie. Boże, masakra. Dobra, ale to nie jest ważne. Po co nam motyka? Zaraz sobie zasadzimy nowe nasionka i będzie git majonez. Zobaczycie, dobra. Żeby to mi się tutaj nie zaczęło psuć, to od razu położymy, rozrośniemy sobie wszystko, zużyję wszystkie te mączki kostne. Im więcej żarcia, tym lepiej, a nie wiem faktycznie, ile jeszcze przede mną zostało gry.
w momencie, gdy uruchomię sobie tamten radar, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dlatego mówię, lepiej chyba sobie to wszystko przygotować wcześniej, niż potem obudzić się z ręką w nocniku i okaże się, że... O, fuck, już mi zarasta. I okaże się, że ten, że już nie mam jedzenia i umrę w czasie drogi do domu. I to by było słabe. To by było bardzo przykre i słabe. Okej. Okay. Nie wiem, też nie wiadomo, ile robił tego chleba, no bez jaj. Myślałem, że zużyję wszystkie te mączki kostne, no ale sami widzicie, że tego chleba już będzie troszkę. Chyba. Dobra, zrobimy po jeszcze jednym. Jeszcze jedna rundka i idziemy. Nie mogę się powstrzymać, no. Uzależniony od chleba. Ale niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który od chleba nie jest uzależniony. Kto chleba nie je? A chyba nikt nie je. Znaczy, wszyscy jedzą. Dobra, nieważne, co ja gadam w ogóle. Jest za wczesna godzina, jest 10:30. O tej godzinie to ja powinienem albo spać, albo być na siłowni. W takim momencie. Więc nie słuchajcie mnie po prostu. Dobra, zróbmy sobie... Gdzie jest crafting jakiś? W domu powinienem mieć. Chyba, że też zabrałem. Nie, to chociaż... Chociaż coś zostawiłem, słuchajcie. Chociaż coś. Okej, okay. Będzie... No i 15 chlebów baja. Dobra, mi tam pasuje. Ja reszty tego nie chcę, gardzę. Zostawię. Okej. Okay. Generalnie, słuchajcie, jeżeli lubicie oglądać CS-a, to na drugim kanale wrzuciłem wczoraj odcinek, gdzie gram matchmaking z moim kumplem Jarosławem. Tak więc, jeżeli chcecie, możecie sobie wbić na drugi kanał. Macie link w komentarzu, macie także link w opisie. Więc wszystkich chętnych zapraszam do obejrzenia materiału. No bo czemu nie? No i materiały tam też będą pojawiać się dosyć często, mi się wydaje, bo dość fajnie mi się nagrywa CS-u, słuchajcie, to jest coś innego. Naprawdę długi czas nie nagrywałem innych gier poza Minecraftem. Oczywiście nie mówię tutaj o grach indie, które są takimi, no, jednoodcinkowymi grami, a CS jest jednak grą, którą bardzo lubię i przy której spędzam dużo czasu, więc dlatego też jest to dla mnie bardzo przyjemne, kiedy mogę sobie z tego nagrywać, bo mam z tego większą radochę, o wiele większą, nie? Znaczy z Minecrafta też, z Minecrafta no trochę może mniej niż jak kiedyś nagrywałem, też z tego względu, że no dosyć długo już to nagrywam, ale dalej mam w sobie to takie fajne uczucie, że wiecie, no może nie chodzi tutaj o samą grę, żebym grał sam dla siebie w Minecrafta bez nagrywania, ale podczas nagrywania jest to fajne i lubię się w to bawić, bo wiem na przykład, że jeżeli wrzucę wam taki materiał, to w komentarzach będziecie pisać pozytywne opinie na temat filmu, tak samo będziecie zostawiali łapki w górę, wiem, że wam to się podoba, chcecie to oglądać i to mnie strasznie jara też, że mogę wam sprawiać przyjemność też przez to, że ja gram, przy czym też się dobrze bawię, tak? Może nie na wszystkich mapach, ale na większości. Dobra, się rozgadałem, weźmy sobie Jezus, zapomniałem wziąć bulbulator! Odnoszę pewne wrażenie, że mój osiu już ma dosyć takiej jazdy ze mną, bo on cały czas jeździ w kółko tak naprawdę. Biedny osieł. Okej, okay. Czy mam kill off? Jest kill off, dobra, spoko, bo słabo by było, gdybym zniszczył sobie to i nie miałbym generatora i nie wróciłbym do domu. Tak jak zniszczyłem jeszcze jedną rzecz kiedyś tutaj, w tym świecie. Dobra, słuchajcie, ja nie będę wam przedłużał, nie będę wam tutaj gadał głupot. Zobaczymy się po prostu już na miejscu. I zobaczymy, co się stanie. Albo nie, albo jednak będę wam gadał i będę wam tutaj przedłużał filmik, bo słuchajcie, mam do was pytanko, co byście chcieli oglądać, bo ta seria po dzisiejszym odcinku powinna się zakończyć, wydaje mi się, że więcej tutaj nie będzie nic do roboty, tak więc możecie pisać mi w komentarzu, co byście chcieli zacząć jakąś serię, na przykład właśnie z Minecrafta na tym kanale, bo tutaj dalej wszystko będzie niezależnie od drugiego kanału, na obydwa kanały będę nagrywał, więc... Nieważne, po prostu napiszcie, co byście chcieli oglądać. Właśnie planowałem reaktywować CrazyCraft, a to też z tego powodu, że znalazłem fajną modyfikację, dzięki której można polecieć w kosmos, a nigdy w kosmosie nie byłem tak naprawdę, dzięki modyfikacji GalaxyCraft? Chyba tak, więc może było to wypróbować, zobaczyć, jak to będzie sobie działało. Napiszcie mi, co myślicie, no i jakieś tam wasze propozycje, co można by było tutaj wrzucić na przykład. Czy jakieś mapki, które znacie, są fajne? Nie wiem, piszcie. Dobra, słuchajcie, mamy już... Bulbulator jest, na całe szczęście. Okej. Okay. Teraz tylko sobie położymy go. Dobra, osioł, poczekaj. Jak w razie czego, osioł, biorę cię ze sobą do samolotu. Nie zostaniesz tu sam. Place generator here. Okej. Okay. Jestem z generator, needs power loading in. Okej, okay, muszę położyć we wszystkich slotach 9 węgłów. Static. Radio! Hello! Is anyone there? Chyba ktoś jest. My plane went down. Can anyone hear me? Hello. I need help. Hello, the plane. No, mówi, że się rozwalił tutaj na pustyni, jest sam samolotem. Tylko radio nie za bardzo działa.
Jestem uwięziony tutaj, nie mam żarcia, nie mam wody. Nikogo tutaj nie ma. Hang on. Okej, okay. Czyli ktoś się odezwał. Osieł, jest ratunek! Och, thank God, thank you. Jestem uwięziony. Słabo mnie słyszy. Can you hear me? Tak, słyszę cię, ziom, i to bardzo. Okej. Tak, samolot się rozbił. I nie ma innych tych, co przetrwali. Gdzie jesteś? Na pustyni, skąd mam wiedzieć? Nie... Czy jest tutaj gdzieś jakaś ulica, numer domu? Zy. Czekajcie, bo się zgubiłem. Czy wyślą pomoc? Tak, wyślą pomoc. Muszę kontynuować surviving. Muszę przetrwać jeszcze 16 dni. An expedition has been sent from Kmara to come for you. Kmara? Aha, to jest samochód jakiś 4x4. It will take 16 days to get here. Complete the remaining challenges as you wait for rescue. Good luck, survivor. Ej, to ile ja będę miał tutaj czekać? Halo. Halo. Ja już tutaj wszystko zwiedziłem. Co mam tutaj zrobić? Ej, muszę czekać, aż będzie samolot. Serio? Dobra, słuchajcie, ja wrócę do domu. Znaczy do domu. Do tamtej wioski, bo noc idzie, a nie chciałbym jednak tutaj się babrać z tymi wszystkimi mobami, więc za momencik się dowiem, co dalej. Czy faktycznie to będzie trwało 16 dni, najwyżej w jakiś sposób to przyspieszę. I się zobaczymy. No dobra, słuchajcie, musimy poczekać, aż ta pomoc faktycznie tutaj przyjedzie, więc no co nam pozostaje? Pozostaje nam pojechać ewentualnie do piramidy, zobaczyć co tam znajdę, więc być może w trakcie całej tej wycieczki cokolwiek się wydarzy, bo cały czas niby się do mnie odzywają, więc nie wiem jak tutaj to będzie wyglądało, ale z drugiej strony co, tak nagle z dupy jednego dnia do mnie przyjedzie samochód i elo? I koniec, dziękuję bardzo, do widzenia. Chyba nie. Czy samolot przyjedzie, samochód, bo oni mieli samochodem jakimś przyjechać. Chyba, tak mi się wydaje, no tyle wywnioskowałem z 4WD. Więc, dobra, słuchajcie, polecimy sobie do tej piramidy. Zobaczymy czy tam uda mi się coś znaleźć. Ale jestem ciekaw, czy faktycznie ten dzień miał jakieś zakończenie, czy tu nie będzie zakończenia. I to miałem zrobić odwrotnie. Najpierw pójść do radia, a potem sobie tutaj żyć i wszystko zwiedzać. Mam nadzieję, że tak to miało wyglądać. A ja zrobiłem na odwrót. O Boziu. Dobra, ale do tej całej piramidy chyba nie jest aż tak daleko, mam nadzieję. W każdym razie zrobię cięcie, zobaczymy się jak już ta będę. Więc uno momentu. No dobra, słuchajcie, osieła zostawiamy i my sobie tutaj wbijemy zwiedzić. A jak ja to zrobię? Jak ja chcę to zwiedzić, słuchajcie? Ja mam na to chytry plan. Jezus, co tutaj chodzi w ogóle? Okej. Weźmiemy sobie może coś innego, weźmiemy sobie piast. Co tutaj w ogóle łazi? Czekajcie, gdzie tutaj może być jakieś przejście? Tutaj nie widzę zbyt dużo w zasadzie. Tam na końcu coś jest. Czy faktycznie coś będzie? Trzeba będzie to jakoś tak przejścia sobie robić tutaj. Masakra. No jest, dobra, słuchajcie, ja będę sobie robił przejścia z tego sandstone'a. To chyba będzie... Nie mogę przez cię bloku postawić, wyjdź stąd. Dziękuję. Okej. Okay. Szkoda, że to tak nisko jest. Czy tutaj coś było? Nie. Ewidentnie nie. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to nie jest po prostu tak z dupy labirynt i tyle. I nic więcej. Kto się tak śmieje szyderczo tutaj? Przepraszam bardzo, co się wyrabia. Któremu tak zabawnie? O co tu chodzi w ogóle? Okej. Okay. Zrobię sobie tak. Idziemy tu, tam na koniec chcę dojść. Nie wiem, czy to ma sens. Czy to coś mi da w ogóle? A idę tak, bo jest mi bezpieczniej. Czuję się teraz kotem, bo nic mi nie mogą zrobić. Okej. Okay. O Jezus, jeszcze tak do dupy postawiłem ten blok. Okej. Okay. Ej, ale tutaj niczego nie ma. Halo. Czuję się oszukany.
O Jezus, dobra, to zrobię to z tej strony, no jej. No dziadu! No, dziękuję bardzo. Okej. I co teraz, słuchajcie? Tam mam dojść? Możliwe, że tam coś będzie. No to chyba jedyna w ogóle opcja. Tak, słuchajcie, jest. Udało się. Zrobię sobie tak. I mamy już skrzyneczkę. Wow, ej, trochę złota dorwałem jednak tutaj. To nieźle. Tylko do czego mi się to złoto przyda? Niech pomyślę. Nie wiem. Do koksów, tylko po co mi koksy? Wiem, że trochę na cheatach to przeszedłem, ale to... O Jezus, jeszcze zniszczyłem to. No nie. No trudno, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, wychodzimy z tej... Z tej lokacji, bo tutaj tak niczego więcej... Ho! Ty głupku! Jezus. Ale mnie zrobił. No, idź ode mnie, chusku. Takich niespodzianek nie lubię. Też są jakieś właśnie takie przejścia, ale tutaj coś bym znalazł? Nie wiem, no nie po to było zejście na dół, żeby iść tam chyba, mi się wydaje. Nie wiem, słuchajcie. Czy teraz trzeba czekać, czy co? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Za bardzo nie wiem, co tutaj możemy dalej robić. W zasadzie wszystko zrobiliśmy, tak więc no... Słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie komentarze, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Tak samo możecie wbić na drugi kanał, jego też zasubskrybować, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić żadnego filmu. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już niebawem w kolejnym materiale. Tak więc, siemanko, cześć, pa, pa.